Dzień dobry. Proszę Państwa, jesteśmy u mojego dobrego kolegi Marka w Czarnej Górze. Jest to ten kolega, który specjalizuje się na prawach Scania. Nakręcimy Wam dzisiaj film z demontażu skrzyni biegów w tym oto pięknym pojeździe, bo chyba skręcania tej skrzyni biegów nie będziemy mieli już możliwości nakręcić, gdyż nastąpi to może jutro, może pojutrze, ciężko powiedzieć, ale skupimy się na takim dokładnym pokazaniu, jak to zdemontować. Wtedy będzie wiadomo, że montaż wygląda tak samo, tylko w drugą stronę. Auto pod spodem jest bardzo ciekawe, co Wam tu będę opowiadał. Biorę kamerę, idziemy to zobaczyć. Na początek zobaczcie. Samochód ma tutaj przed zderzakiem takie dysze, którymi podejrzewam, że jak jest pożar, może sobie w lesie, jak jedzie, żeby się pod nim coś nie zapaliło, może zraszać. Silnik zawieszony bardzo wysoko. Konstrukcja bardzo prosta. Bardzo prosta. Ja miałem przyjemność jeździć takim starym, jak byłem w wojsku. I doskonale wiem o tym, że moc tego silnika jest tutaj niewystarczająca. Jest po prostu ten silnik do niego za słaby. Tutaj jest skrzynia rozdzielcza, bardzo ciekawa konstrukcja. W ogóle tu jest wszystko dosyć ciekawe. Wiesz co, dziadek, może chodź tu na dół, będziesz świecił latarką, bo tu jest co pokazywać. Skrzynka. Jak na ciężarówkę, bardzo malutka skrzynia biegów. Można by powiedzieć, totalne maleństwo. Proszę Cię, będziesz tutaj głównym doświetlającym. No i teraz tak. Patrzcie na ciekawość tej konstrukcji. Pierwsza skrzynia rozdzielcza, doczepiona jakby do skrzyni biegów, tak? Jest tutaj na tyle, na skrzyni wisi. Tu się kończy skrzynia, tu już jest pierwsza skrzynia rozdzielcza. Z niej wychodzi wał na reduktor, bo to jest reduktor. Do góry jest jeszcze jeden wał napędowy. On pewnie idzie do jakiegoś napędu pompy. Nie wiem, rozgryziemy to później. Na razie mogę gadać głupoty. Nie szkodzi. Wał wychodzący ze skrzyni, który napędza wszystko, trafia tutaj do reduktora. Z reduktora jest wyjście na przedni most. Jest też wyjście na tylny most. Jest wyjście na wyciągarkę. I jest wyjście na drugi tylny most, ponieważ te tylne mosty nie są tak jak w samochodach współczesnych przelotowe, że wchodzi wał do tego mostu, a z tego wychodzi do tamtego. Nie, nie, nie. Tu jest w ogóle pełen hardcore. Wychodzi jeden wał do jednego mostu, a drugi wał wychodzi do drugiego mostu, gdzie jest kolejny wał napędzający już ten ostatni most. Pominęliśmy tutaj jakiś wał? No raczej chyba nie. Chyba nie. Hamulec ręczny. Hamulec ręczny jest na tarczy i po prostu polega na tym, że blokuje się wał napędowy i koła tylne stają w miejscu. Kiedyś to było na pasie zrobione, te na pasie w ogóle nie trzymały. No, można to się taki nazywało tylko podtrzymywanie, to nie był hamulec ręczny. To nie wiadomo co to było. To stawiało takie opory, że ludzie zapominali i na tym po prostu jechali. Sam osobiście miałem nawet okazję kiedyś pojechać kawałek na takim hamulcu. Dobra. Policzę Wam wszystkie wały napędowe w tym samochodzie, bo to jest bardzo ciekawe. Liczymy razem. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Teraz tu już jest następny wał. Jest siódmy. Jest ósmy wał. I tam jeszcze liczyłem, aha. I tam jest dziewiąty. Razem jest 9 wałów napędowych, licząc wszystkie jego części. Z tym, że ten wał to jest wał do wyciągarki. Tak, do wyciągarki. A tamten do góry z przodu jest na pewno do pompy. To musi jeszcze... Tak. Tamten o, do góry jest na pewno do pompy. Dobra, zaczynamy rozkręcanie tego. Na pewno rzecz, która nam będzie przeszkadzać, to jest wał od przedniego mostu. Ten krótki wałek ze skrzyni do reduktora. I ten do pompy. I tamten do góry wałek do pompy. Rozkręcamy te trzy wały, wywalamy tłumik. Chyba będzie go trzeba wywalić, co? Tak, wywalimy, bo nawet jak będziemy chcieli tutaj podnieść na podnośniku, to będzie nam przeszkadzał potem. A jak ta rura jest tam dokręcana do kolektora? Pokaż.
No tam to bym raczej chyba... A tam nie, tam można maskę zdjąć i z boku i te cztery śruby na 17 odkręcić. Tam nie wyglądają najgorzej, więc myślę, odkręcimy, że one się odkręcą. I wtedy wywalamy tłumik. Cały tłumik wyjmiemy z rurą. I zrobi nam się tutaj trochę miejsca, tak nie? Jest. Parę cięgien, które musimy porozłączać. Dobra. I co? Do roboty. Przystąp. Dobra, ja żeby dostać się tutaj do tych śrub od rury wydechowej, zdejmę sobie tą część maski. Z tamtej strony już mamy zdjętą, jest zaparta główna maska. Ponieważ tutaj silnik dosyć mocno wchodzi do kabiny. O, proszę bardzo. Ściągam tą część maseczki do góry i wtedy dostanę się do śrub od kolektora. Nie od kolektora, od rury wydechowej. Odkręcę rurę od kolektora. Słuchajcie, powiem wam trochę o prostocie tej konstrukcji, bo być może to jest jeden z nielicznych odcinków, jaki powstanie na YouTubie o takim samochodzie. Napęd alternatora. Paski, krótki wałek podparty w dwóch miejscach. W tych obydwu miejscach są kalamitki, tu i tu. I tu jest gumowe sprzęgiełko, taka gwiazdeczka, wypełniona takimi wałkami gumowymi. Te wałki wchodzą w to i jest napędzany alternator, który trzyma się za pomocą opaski. Odkręcacie opaskę, z tyłu dwa przewody i wysuwacie alternator do tyłu. Wymiana na poziomie minuty czasu dosłownie. Zaraz tam dalej z tyłu rozrusznik. Dostęp do rozrusznika też nie jest zły, jest bardzo dobry. No i rura wydechowa. Podczepiona do kolektora na cztery śruby na klucz 17. Wszystko ładnie idzie, zaraz te śruby odkręcę. Będę miał rurę tutaj zluzowaną, odkręcę ją z tyłu i cały wydech wyjeżdża. No, niesamowicie prosta konstrukcja. Silnik w pięknym stanie, pomalowany, wizualnie nawet nie zmęczony. Mega prostota. Oprócz tamtych czterech śrub pod kolektorem, wydech trzyma się jeszcze na takiej obejmie. Pokaż, dziadek. Tutaj, w tym miejscu mamy na takim cybanciku. I to będzie, o. O. Cybancik, dwie nakrętki, do tego cztery śruby od kolektora, wydech zdemontowany. 5 minut roboty. Cztery śrubki plus uszczelka. I do tego z tyłu ten cybancik i tutaj oto cały układ wydechowy z tego potwora. Prosty, krótki układ wydechowy został zdemontowany w sekund 5. Dobra, koniec plusów tego stara i przyjemności. To po prostu wymyślił jakiś niezrównoważony inżynier. Patrzcie na to. Śruby, momencik, mógłbyś mi tu przyświecić? Tak. Nakrętki. Patrzcie, jakie obrobione. Widzicie, jakie obrobione? Stare obrobienia nakrętek. Bo ktoś to tak wymyślił, że nie można założyć oczka, żeby klucz pewnie siadł. Nie można założyć oczka. Można tylko podejść kluczem płaskim, ale jak już jest obrobiona ta śruba, to na dzień dobry zobaczcie, co się dzieje. Nie ma jak tego zerwać, bo ona się zaraz zrobi okrągła. Wystarczyło dać nieco większą flanszę, żeby klucz wchodził i byłby święty spokój. Z tej strony czy wejdzie ta 17? Też nie wejdzie, też bo masz nie wejdzie, podebranie do... Bo też jest podebranie, żeby się łeb nie obracał. Przykręcanie wału jest po prostu nieprzemyślane i totalnie do bani. Myślę, że trzeba uruchomić klucz szybko obrotowy. Też mi się tak wydaje. Dobra, mamy to trochę rozkręcone. Tu jest jeden wał, drugi leży tam na stole. Momencik. Tam leży. Tutaj mamy jeden wał odsunięty. Ten wał jest zupełnie sztywny, on nie ma frezu, po prostu jest sztywny. Teraz się zajmiemy tym siłowniczkiem, przyświeć mi bardziej tutaj. Odkręcimy te dwie śruby, odkręcimy powietrze, dwie wsówki, zdejmiemy to zabezpieczenie i ten siłownik odkręcimy na bok. To jest siłownik, który najprawdopodobniej właśnie uruchamia to wyjście na pompę.
tak wygląda. Mi się wydaje, że ten wał od góry, nie znam się, ale że to jest wał, który napędza pompę i załącza go ten siłownik. Bierzemy się teraz za to. Słuchajcie, przy demontażu wału wyszło, że obydwa wały są do regeneracji. W jednym jest na pewno krzyżak, w drugim jest wyrobione ucho w flanszy, ponieważ miseczka od krzyżaka obraca się już w uchu. I jest problem, jest zgoda na regenerację tych wałów, co jest bardzo słusznym tutaj rozwiązaniem, ponieważ nie wiadomo ile by to pojeździło. Ale tutaj nie wiem, czy będzie widać. Nie widać. Ten krzyżak ma ewidentnie luz, co jest z drugim, okaże się na maszynie. Ale tu jest dosyć dużo gorsza sprawa, ponieważ patrzcie po segerze. Miseczka od krzyżaka obraca się w uchu. Czyli to ucho już jest rozpiłowane. Może się obracać w uchu przez to, że kiedyś stanęła na igiełkach, zaczęła się obracać w uchu, bo było jej leżej. Nie mam zielonego pojęcia. Wały lecą do regeneracji. Będzie to zrobione tak, jak zrobione być powinno. Dzięki temu, że mam tutaj dookoła znajomości i wiem nawet, kto co może mieć, przypomniałem sobie, że kiedyś jak sprzedawałem części, jeździłem do Adasia, do Kamiennej Góry, do PKS-u i tam przeglądałem książki ze starym 266, wielokrotnie mu mówiąc, że to już się do niczego nie przyda. A tak się przydało. 8 lat temu, a jednak się przyda. Jadę teraz po oryginalną książkę, bo będziemy chcieli z tyłu rozebrać taki przystawkę, z której cieknie olej. Może w tej książce będą jakieś informacje. Może tak. Jadę za... Za godzinkę jestem. Dobra. Tiru riru. Proszę bardzo. Proszę bardzo. Wyjeżdżamy od Adasia z PKS-u, z Kamiennej. Bardzo miła rozmowa. Jest książka. Na miejscu wam pokażę, co tam są za cuda. Co przywiozłem za skarby. Pyk. Patrzcie, to jest serwisówka. Kiedyś tak wyglądała serwisówka dodawana do ciężarówki. I tu są widełki, tu gdzie cieknie. Ja. Kiedyś tak to wyglądało. Co, lecimy z tą skrzynią na dół? Lecimy, tak. Dobra, wsadziliśmy tutaj lewarek, taki bardzo mały, niski lewarek między resor a ramę. O co chodzi? Chodzi o to, że tutaj mamy taki solidny dwutreownik i teraz musimy odciążyć ramę, żeby ta decha tu weszła. Później zluzować lewarek, on się opuści i wtedy te poduszki, na których wiszą skrzynia, najprawdopodobniej się zluzują. Próbuję go unieść. No spróbuj jeszcze, zobaczymy. Jest lekka masakra, ponieważ ta kabina jest długa. Nie ma pomysłu, jak zdjąć tą skrzynię, gdyż wózek, który jest przystosowany do wyciągania skrzyni biegów z ciężarówek, gdzie te skrzynie są dużo niżej, teraz jest wypompowany na maksa, a skrzynia jest tam. Brakuje jakieś 50 cm. Spokojnie. Spróbujemy w takim razie tą skrzynię do góry tutaj zawiesić ruchcuga. Zaraz pod te klocki, się coś podłoży, żeby się siedzenia nie poniszczyły. Dołoży się jeszcze klocków, da się rurę i spróbujemy to na wyciągu łańcuchowym opuścić na dół. Zdjąłem zegarek z ręki, więc nie wiem, która to godzina walki z tą robotą na 2 godziny, ale jest już późno. Może za pół godziny ta skrzynia wyjedzie. Dobra, jest tutaj. Jak majster, wrażenia? Przypominam sobie lata 80. Jak się robiło? Tamtą to się odkręci tym. Tutaj jest za tą dźwignią jeszcze jedna. Ja. O. Troszeczkę tutaj żeśmy tego odkręcali, te łapy. Uchwyty do poduszek. No nie jest to łatwe. We 4 robimy, to robocza godzina już. Jedna godzina to 4 godziny. Prawdziwe.
O, tył jest trochę za ciężko chyba. Troszkę tam można włożyć? Tył jej chyba za bardzo ciągnie. O, uwaga. Płatki zjeżdżają na razie. Wyjdziesz. Weź tam już po koło, poza koło. Tak. Patrzcie na przełożę, co tam jeszcze będzie się ubudzić. Złapało tam gdzieś za coś. Za rampo, teraz, dobra. Może ją trzeba do tego podnośnika tylko opuścić. Ona tego podnosi. Ale, a może by ją na tą blachę położyć i potem z, tą blachą, z tej blachy zsunąć? Tak, właśnie wyższe, żeby na blachę. A zmieści się pod mostem? Pod stopniem. Wiesz co, trzeba by było wtedy ją cofnąć tutaj do tyłu bardziej. Albo postawić na tym wózku. A pod mostem się zmieści, żeby blachą mu nie. Nie przejdzie. Nie. Nie, no damy na wózek i na wózku pojedziemy. Dobra, bo ta blacha się gnie. To jest, bo ta blacha się gnie. Ale właśnie aż tak nie wygnie. Zależy, na tak, ale krawędzie na pokoju. Miarę. No dobra. To hardowsko. Uwaga, zjedzie wam tam. Tamtą stroną wam zjedzie. No i dobra. Czekaj. No. A jaki tam jest do tego? Docisk jest spalony. Tarcza całkiem. A jak koło zamachowe? Wyciągam. Czekaj, zobacz. Koło zamachowe to jest złom. Złom? No, tak, wszystko jest. Zaraz się wyjmie i zaczynamy. Jest spalone tak. Jest możliwość tego wybicia. Zamach jest spalony zupełnie. Spalony, spękany. No, duża temperatura była. Najprawdopodobniej przyczyną tego wszystkiego, ponieważ zespół napędowy tutaj, jak żeśmy się dowiedzieli, ma około 2 lat w tym samochodzie. Skrzynia biegów i silnik. Najprawdopodobniej to przyszło gdzieś skądś, skręcone jako komplet i może tutaj było coś nie tak z tą regulacją. Zobaczcie, jedna śruba wystaje tyle. Dziadek, myślisz, że coś mogło być z tą regulacją na tym docisku? Na pewno, bo patrząc nawet jak postawisz docisk w pozycji pionowej i byś popatrzył na to łożysko, to ono nie jest idealnie. Nie jest równo. Nie jest równo i może po prostu ciągło jedną stroną. Nie do końca dosprzęglało. Nie do końca dosprzęglało, tak. Bo też patrząc tutaj po tym kole zamachowym, no to ono jest tutaj nieźle przypalone, więc kurczę, to nie jest kwestia... Zabieli ci zakładać. No nie. Znaczy, wiesz co, robiło się zabielenia, tylko powinno się wtedy... Jeszcze napawać. Dobra, nie. Ktoś kiedyś powiedział, zabielić koło zamachowe i założyć będzie jeździło, tak? Ale trzeba obniżyć wtedy tutaj tą płaszczyznę w tych samochodach. Ile zabierzesz tutaj z powierzchni ciernej, tyle musisz zebrać tutaj, żeby ten docisk cały czas jedną tą samą siłą napierał, bo jeśli tu obniżysz, to potem będziesz miał mniejszą siłę docisku do koła zamachowego. Dokładnie.
Dokładnie. Dobra, ta robota była zdecydowanie inna niż sobie to wyobrażałem. Końcówkę żeśmy tutaj wspólnie walczyli, wyjęliśmy tą skrzynię, wały są oddane do regeneracji. Trzeba to wszystko poczyścić, uszczelnić skrzynię i montować to do kupy. Znowu będzie 5-6 godzin roboty z montażem tego wszystkiego. Wrócę tu jeszcze raz i nakręcę wam drugą część i później może jakąś jazdę próbną. Zobaczymy. Jutro mnie tu nie będzie, wracam tu pojutrze. Dzień dobry, mamy środę. Mamy wszystkie niezbędne elementy potrzebne do poskładania tego stara. Są wały po regeneracji, jest sprzęgło nowe. Zaraz wam to pokażę. Zabieram się, zaczynam od nabicia tego uszczelniacza i za chwilę będziemy to wszystko montować do kupy. Patrzcie. Wały są porobione. Cyk. 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 Odebrane. Obydwa wały naprawione. Tutaj nowe elementy, takie jak sprzęgło, koło zamachowe. Za chwilę ustawimy sobie to sprzęgło na zewnątrz, ponieważ trzeba je wyregulować. Wyregulujemy i to wszystko wjeżdża do tego stara z powrotem. Słuchajcie, mamy tutaj sprzęgło, funkiel, nówkę i to jest cały komplet. Jest nowe łożysko, nowy docisk, tarcza i koło zamachowe. Mając to na wierzchu, będziemy mogli to wyregulować, ponieważ dokręcimy docisk do koła zamachowego. Będzie to wyglądało zupełnie tak samo jak na silniku. A żeby to zrobić, to trzeba mieć do tego instrukcję. Masz tą instrukcję? Ponoć z tym damy radę, a czy tak będzie, to się zaraz okaże. Skręcamy to wszystko do kupy. Na 17 tłuszcz bardzo. O to. Po co do mnie przyjechałeś? Bardzo. A mi się wydaje, że to jest skrzydło. To jest skrzydło, Marek. Co jest skrzydło? To jest skrzydło. Tu masz wyżej, a tu masz niżej. Ono jest po prostu. Zobacz, tu jest. Zobaczcie, trzeba to wyregulować w odpowiedni sposób, ponieważ to w tej chwili stoi mniej więcej tak. To jest wyolbrzymione, ale jest mniej więcej tak. A musi być zupełnie na płasko. Trzeba to wyregulować i wyregulować to na odpowiednią wysokość. To jest tak naprawdę w tym wszystkim najtrudniejsze. Jakbyśmy to wsadzili tak jak jest, to by to sprzęgło zbyt długo nie działało, ponieważ brałoby nierówno. I tutaj są takie śrubki regulacyjne. Zdejmuje się tą blaszkę, która jest zabezpieczona tymi dwoma śrubkami. Podnosi się ją do góry i reguluje się to tą nakrętką. Zaraz to spróbujemy jakoś ustawić. Zobaczcie, o co chodzi. Chodzi o to, że to łożysko musi idealnie centralnie przylegać. W ogóle sprzęgło musi być równo ustawione. I teraz tak, tutaj na tym głębokościomierzu jest już przy docisku, a teraz zobaczcie z tej strony. Obracamy łożyskiem. Proszę, jaka jest przerwa. Trzeba to wyrównać, ustawić to równo, jeszcze z odpowiednią siłą, bo to może być wyżej, niżej. Musimy to jakoś wykombinować. Nie powiemy wam, jakie są te wymiary, bo byście za dużo wiedzieli, ale mianowicie to łożysko jest o tyle za nisko, no tutaj jest tyle. Trzeba podnieść je całe, żeby dookoła, jak się będzie przystawiać to łożysko, żeby było równe tutaj z tym głębokościomierzem. Tyle to trzeba podnieść do góry. Wszędzie ma być równiutko. Dobra, mamy to wyregulowane na odpowiednią wysokość, nie możemy wam zdradzić na jaką. I teraz jest wszędzie dookoła równiutko. Dookoła, jak obkręcacie, jest równiutko. Zakładamy blaszki zabezpieczające i skręcamy to, wrzucamy na auto. Same idziemy, tylko
Słuchajcie, po kilku godzinach nie było jak tego kręcić, ponieważ tą skrzynię wsadzić to żadna frajda. Mamy skrzynię powieszoną. Wał już jest załapany. Zostało tak naprawdę główny wał ze skrzyni przykręcić do skrzyni rozdzielczej. Obkręcać jeszcze pierdoły różnego rodzaju. Poduszki są poprzykręcane, jedna, druga. Cięgna, które żeśmy rozpinali. Tutaj był olbrzymi luz na tych cięgnach, więc zostało to wytulejowane, zrobione. Obcięte ucho, dospawane nowe, żeby nie było luzu. Także są tutaj poprawki. Trzeba się uporać z tą instalacją, która jest tutaj nawinięta jak pakaron, żeby to jakoś wyglądało. Kontroluję, co tu jeszcze jest do obkręcenia. Podziwiam tą zawiłą konstrukcję i złapałem sobie zawał od wyciągarki. Spójrzcie na to. Coś tu chyba jest niedokręcone. Wyszło to zupełnie przypadkiem. Ale takich niedokręconych, poluzowanych rzeczy w tym starze znaleźliśmy dużo więcej. Są jeszcze jedne śruby niedokręcone. Nie wiem, czy mogę wam to pokazać, ale jak będziemy to poprawiać, to chyba będę mógł to pokazać. Zaraz zobaczymy. Patrzcie na to, kolumna kierownicza. Patrzcie na tą dużą nakrętkę. Chyba się lekko zluzowała. A tutaj śruba od kolumny chyba się trochę wykręciła. Poprawimy to przy okazji, poprzeglądamy w tym starze, co się da. Szok, szok. Na pewno wyjedzie stąd lepszy niż przyjechał. Zobaczcie na tą ciekawostkę, ponieważ tutaj było mało oleju w skrzyni, postanowiliśmy zajrzeć do tej skrzyni. Jest korek i uwaga! Korek jest z miarką, to jest hit. Oczywiście po wyjęciu jest suchy, tak jak teraz, więc będzie trzeba dolać olej do tej skrzyni, ale no coś cudownego, nie? Masakra, to mi się podoba. Na początku tego filmu, o ile sobie dobrze przypominam, ponieważ materiał jest na aparacie, mówiłem, że tu jest 9 wałów napędowych. Byłem jeszcze raz to policzyć i faktycznie jest tyle tych wałów. Policzymy je teraz może razem. Pierwszy po regeneracji. Drugi zaraz nad nim. I tam wysoko, wysoko trzeci. Teraz tutaj jest czwarty wał. Tutaj jest piąty wał. I tu jest szósty wał. Patrzcie, takiego wynalazku po prostu nie znajdziecie nigdzie. To jest szok i niedowierzanie. Pierwszy wał wychodzi tutaj do tyłu, idzie do pierwszego mostu, a nad nim wychodzi wał wyżej, który idzie do takiego sporniczka na moście. I dalej idzie następny wał. Dobra, więc mamy 6 wałów. Teraz tu jest siódmy wał. Siódmy wał, który idzie od tego sporniczka do ostatniego mostu. Ósmy, od wyciągarki. Kolejny wał. Tu jest taki łącznik. A tutaj idzie sobie wał. Idzie sobie wał, to jest ósmy wał. I tu jest dziewiąty, który idzie do wyciągarki. Swoją drogą, zobaczcie, wyciągarka też wygląda jak pół tylnego mostu. Tu jest bęben z liną, ale coś jeszcze zauważyłem. I tak naprawdę tutaj jest 10 wałów, bo tutaj ten wał, który jest do góry, przy tych pierwszych trzech, jest jeszcze jeden wał. Patrzcie. 10 wałów różnych, wałów napędowych, które przekazują napęd bądź moc. Pomyliłem się, tych wałów jest, panowie, 10, nie 9. No ale to poczekaj, nie takim sprzętem. Czekaj, zaraz obliczę krzyżaki, ile tutaj jest krzyżaków. Wały poskręcane, bierzemy się za montaż wydechu. Wydech, tak jak widzieliście, jest lekki. Złapiemy go na początku tutaj za tą obejmę, powiesimy go tu na tej obejmie, a do góry już go sobie dźwignę, żeby go dokręcić do kolektora. O, tam o. To też jest dosyć proste, zaraz to będziemy montować. Z katalizatorem. Dobra, jest tutaj dumik zamontowany. Z
Tutaj chłopaki mówią, że jest wyjście na czujnik temperatury spalin albo na Noxa. No jest to, nie wiem po co to było. Ale może ktoś na oglądający film będzie wiedział po co to jest. Są też przeróżne kable wiszące z tego stara, które wisiały. I nikt nie wie od czego one są. Przykręcamy wydech. Auto jest prawie poskładane. Zaraz wam pokażę kilka ciekawostek i prostoty. Znowu prostoty w tym starze. Prostota. Prostota? Nie, tutaj Marek właśnie naprawia Webasto do nowej Scanii. O, tamto się zepsuło, to. Patrzcie, jak tutaj komplecik ładnie wymieniony. Będzie to działało? Będzie, pewnie. Będzie działało. Co ciekawe, Webasto w nowej Scanii to jest taka odskocznia od naszego materiału. Znajduje się tutaj, za przednią lampą. Chłopak to wymontował, już składa, ale teraz wam pokażę coś na temat tego stara. To po prostu szok. Dobra. Żeby zimą szło go lepiej odpalić, tutaj jest świeca płomieniowa. Z góry dochodzi kabelek. Może światło tak, o. Dochodzi kabelek, tam jest spiralka, tędy tryska paliwko i pojawia się tam ogień. Ten żywy ogień poprzez kolektor ssący, który zaraz zobaczycie, trafia do cylindrów. No i na gorącym powietrzu ma łatwiejszy rozruch. Teraz pójdziemy z drugiej strony. Ej, lukajcie na to, patrzcie na te pedały. To są po prostu pedały niepodwieszane, tylko wystające z podłogi. Wystające z podłogi pedały hamulca. W każdym aucie pedały są podwieszane, tu są wystające. Zbiornik płynu do spryskiwaczy, można sobie go zamacać i zobaczyć ile jest płynu, ponieważ jest nieprzezroczysty. Cała elektryka z przodu, oryginalna starowska elektryka to pewnie tylko to, a to wszystko jest dołożone do zabudowy. Do tego troszeczkę przełączników, które są dołożone i deska rozdzielcza. Deska rozdzielcza. Pulpit jak w samolocie. Dobra. Ten żywy ogień trafia do tego kolektora tu i wtedy ten star zasysa gorące powietrze i może odpalić w najcięższe mrozy. Co tam jeszcze? Pompa wtryskowa. Bardzo łatwa do demontażu na sprzęgiełku. Tu jest sprzęgiełko. Daję sobie głowę obciąć, że te blaszki się urywają. Pod ręką bagnet oczywiście. Tutaj jest bagnet. O tu, 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 tu. O tu. Tu o. Jest bagnecik. No i trochę dźwigni. Dźwigni, hamulec ręczny. Sprężareczka. No ta konstrukcja jest maksymalnie prosta. Silnik ma 2 lata, był wymieniany chyba cały układ napędowy. Bardzo ładnie wygląda. Z tyłu przedział dla załogi wozu bojowego. Tutaj dla kierowcy, tam chyba dla dowódcy pojazdu. Ja się na tym za bardzo nie znam. Także tak to wygląda. Zaraz go odpalamy. Będzie smarowanko? Będzie smarowanko. No, jeszcze cały star zostanie przesmarowany. Wszystkie punkty, jakie znajdziemy do smarowania, przesmarujemy. I będzie wielka generalna próba. Ta mgiełka świadczy o tym, że star odpalił. Bije powietrza, poczekamy aż ta Scania zwolni mu wyjazd i wyjeżdżamy nim. Ale ładnie chodzi. Ja tylko bardzo dałem mu to starto. A tu w środku nie słychać nawet tego silnika od tej maski. No to jak się otworzy, to słychać. Dawaj syrenę. Żeby drabiny nie zdjął tymi pasami.
Słuchajcie, stary. Czekaj, bo napisam płytkę, czekaj. Po co? Profesjonalnie wygląda, nie? Tak jak górnicy z radzieckiej kopalni. Jeżeli szukacie profesjonalnego serwisu, Starów 266, czarny bur, tutaj można wymienić sprzęgło. Zgłębiliśmy z Markiem tajemnicę regulacji sprzęgła w Starze 266. Co mogę powiedzieć? Zlecenie fajne, ciekawe. Jakby ktoś to robił na co dzień, to może nie najgorsze, ale tak pierwszy raz robiąc auta jakiejś nowej generacji, podchodząc do tego, to jest kupa śmiechów i płacz przez łzy tak naprawdę. Dzięki chłopaki za tą naprawę. Jesteśmy tutaj wszyscy, bo możecie w to wierzyć lub nie, ale każdy przy tym starze, każdy kręcił i dziadek też. Zapraszam na następny odcinek. Cześć!